Cześć, witam w kolejnym odcinku. Nadchodzi mój ulubiony czas. Nie wiem, może wasz również. Sezon sałatkowy zbliża się, można powiedzieć, wielkimi krokami. Już tych warzyw mamy coraz więcej. Możemy coraz więcej sobie zacząć działać. U mnie jako pierwsza w tym roku ląduje młoda kapucha w słoikach. Wiecie, taki podstawowy przepis. Młoda kapusta, marchewka, cebula, koperek. To, że podstawowy i najprostszy, nie znaczy, że niesmaczny. Wręcz przeciwnie. A cała magia tkwi w zalewie. Ale oglądajcie. Zobaczycie, jak ja to robię. No oczywiście młodą kapustę muszę poszatkować. Główka naprawdę niewielka. Waży 700 gramów. Po wykrojeniu tego głąba, tego co mi jest tutaj niepotrzebne, no myślę, że zostanie około pół kilograma. Ale wiecie, ja robię tych sałatek dużo, a lubię sobie urozmaicać. Codziennie coś innego. Ja kroję nożem, jeśli chcecie, możecie ją szatkować. I staram się szatkować naprawdę drobno. Szybciej nam ona zmięknie. Tak więc ja sobie poszatkuję i pokażę, co robię dalej. Kapustę mam poszatkowaną równe pół kilograma. Może ktoś pomyśli, że mało, ale wiecie, na takiej ilości, które ja robię, to jest sam raz. Naprawdę robię różnego rodzaju sałatki. Tak więc wiecie, no żeby się jedna nie znudziła. I teraz cebulka, cebula czerwona. Jest łagodniejsza w smaku. Idealnie pasuje właśnie do młodej kapusty. Kroję pół plastry. Jak widzicie, ja mam tutaj trzy cebulki, ale dwie takie większe w zupełności wystarczy. I od razu przekładam. Oczywiście możemy sobie delikatnie rozdrobnić. I kolejna. W następnej kolejności kroję koperek. Ja mam tutaj pół pęczka. Pół pęczka na tą ilość kapusty w zupełności wystarczy. Przekładam do kapusty. I od razu ścieram dwie marchewki. Marchewki ważą 200 gramów. Oczywiście na talce jarzynowej. Skoro warzywa mamy poszatkowane, pokrojone, teraz wsypuję jedną taką płaską łyżeczkę soli. Oczywiście sól kamienna, niejodowana, nie sypmy takiej, którą używamy do zupy. Wiecie, ja tutaj nie będę się cackał z jakąś łyżką. Po prostu wyrobię to ręką. Dobrze wymasujmy ją. I taką kapustę odstawiam na pół godziny. Kapusta odstawiona, niech sobie mięknie, a my w międzyczasie przygotujmy zalewę. Tak więc do garczka wlewam ocet jabłkowy. Oczywiście wszystkie składniki będą podane pod filmem. Olej. Taka naprawdę płaska łyżeczka soli. Płaska łyżeczka pieprzu ziołowego. I do tego liść laurowy.
dwa listki laurowe. I teraz to wszystko podgrzewam. Ja tego nie gotuję, tylko podgrzewam. Jeszcze Wam dopowiem, że jeśli chodzi o tą zalewę, o podgrzewanie tej zalewy, podgrzewam na minimalnej mocy palnika przez około 5 minut. Nie chcę, żeby ona się zagotowała. Wtedy wiecie, ta cała magia wyparuje. A tak na wolnym ogniu te składniki się gryzą. I oczywiście tutaj jest jeszcze jeden składnik. No ale o tym za chwilę. I teraz do podgrzanej zalewy dodaję ostatni składnik, czyli miód. Ta zalewa będzie miała, wiecie, taki słodko-kwaśno-miodowy smak. No, po prostu coś fantastycznego. I teraz poczekam, aż ona delikatnie ostygnie i zalewam tutaj warzywa. Teraz przestudzoną zalewę przelewam do warzyw. Dobrze wymieszam. I taką sałatkę, czy to surówkę, odstawmy co najmniej na 3 godziny. Wiecie, niech te składniki się przegryzą. Ale z racji tego, że jest już wieczór, późny wieczór, ja zostawiam ją sobie na całą noc. No oczywiście jeszcze przemieszam może dwa razy. I cóż, jutro rano działam dalej. Nadszedł poranek kolejnego dnia i działajmy dalej. Oczywiście słoiki wyparzone, nakrętki również, tak jak leje. Ta sałatka, wiecie, przeleżakowała całą noc. Oczywiście w lodówce. Fantastycznie się przegryzła. Ja już tutaj zjadłem chyba z pół słoiczka. Nakładam połowę słoiczka i dorzucam dwa ziarenka ziela angielskiego. Pieprzu już nie dodaję. Ja tutaj dodawałem pieprz ziołowy, liść laurowy niekoniecznie. No chyba, że jeśli chcecie, możecie sobie oczywiście dodać. Ona jest tak fantastyczna w smaku, że coś niesamowitego. Do obiadku, do schabowego, coś idealnego. No taką sałatkę delikatnie ubijmy. Jak widzicie, nie nakładam całych słoików. Zostawiam tutaj około 2 cm. I teraz kolejny. Tej zalewy tutaj nie ma jakichś zatrważających ilości, ale wiecie, to tak ma być. Słoiczki mam napełnione. Tutaj niewiele tej sałatki zostało, no ale to będzie do dzisiejszego obiadu. A ten płyn, tą zalewę, którą tutaj mamy, podolewajmy do słoików. Po kilka łyżek. Pierwszy zestaw sałatek zapasteryzowany, ostygną, lądują na półce w spiżarce. I cóż, sezon, można powiedzieć, rozpoczęty. Oczywiście przepisów na te sałatki, na różnego rodzaju sałatki będzie mnóstwo. Tak więc będzie co działać. Na chwilę obecną życzę Wam udanego wegowania i do zobaczenia.